Wkrótce wszystkich świętych będziemy pokonywać niekiedy setki kilometrów, żeby odwiedzić groby naszych najbliższych. Od 31 października do 4 listopada funkcjonariusze policji będą prowadzić ogólnopolską akcję Zniczy 2012. W wielu miejscowościach nastąpi reorganizacja ruchu. W Ostródzie należy liczyć się ze zmianami w okolicy cmentarza przy ulicy Spokojnej oraz przy ulicy Chrobrego. Policjanci będą cały czas monitorować sytuację i będzie ręczne kierowanie ruchem. Również pozostałe skrzyżowania sąsiadujące, że tak powiem, z cmentarzami będą objęte stałym nadzorem policjantów i w razie potrzeby taka regulacja też będzie się odbywać. Samochód to zło konieczne. Policjanci zachęcają do przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej lub pieszo. W przeciwnym razie należy być szczególnie czujnym. Ruch będzie wzmożony, zmiany są niemal pewne. I tu kłania się znajomość przepisów, bez których o wypadek nie trudno. W Nidzicy ruch będzie odbywał się jednokierunkowo. Ulica Tatarska będzie ulicą jednokierunkową, ruch będzie się odbywał w kierunku miejscowości Tatary i następnie w kierunku drogi krajowej nr 7. Parkować pojazdy będzie można tylko w wyznaczonych miejscach. Zmiany w ruchu nie są przewidziane w Działdowie. Nie oznacza to jednak, że zostaniemy pozostawieni na pastwę losu. Tu także będziemy nadzorowani przez służby bezpieczeństwa, aby spokojnie dotrzeć do celu i zapalić znicz na grobach najbliższych nam osób. Apeluję tutaj do wszystkich pieszych, jak i zmotoryzowanych użytkowników dróg o świadome i odpowiedzialne przemieszczanie się po drogach. 1 listopada zawsze na drogach ponosi śmierć wiele osób, dlatego nie jeździmy na pamięć, zdejmijmy nogę z gazu, oddajmy szacunek naszym bliskim i bezpiecznie powróćmy do domów.